If it breathes, kill it. Często przygotowuję dla Was zestawienia najlepszych horrorów, byście nie musieli broczyć w realizatorskiej kloace, czy też narażać swoich uszu na drewniane dialogi rodem ze szkolnego teatrzyku. Ale tym razem mam dla Was coś wyjątkowego. Specjalnie na tę okazję pozbierałem dla Was aż 10 tragicznie złych horrorów. Co z tym zrobicie? Nie wiem. Możecie obejrzeć ze znajomymi po wprowadzeniu się w odpowiedni stan upojenia, oczywiście tylko w pełni legalnymi substancjami. Możecie też obejrzeć je po to, by nabrać nieco dystansu i docenić te naprawdę dobre produkcje. Albo też możecie unikać tych wymienionych przeze mnie jak ognia. Lub też, a to rzadka okazja, posłuchać jak szczerze marudzę na filmy. A jak chcecie więcej marudzenia, dajcie mi znać kciukiem w górę i komentarzem pod materiałem, a stworzę dla Was drugą część tego zestawienia. Tak czy inaczej, nieważne czy jesteście gotowi czy nie, przed Wami poważna dyszka, czyli 10 najgorszych horrorów w historii kina. Zaczniemy od mojego prywatnego zawodu z czasów, gdy mój wiek jeszcze przez dobrych kilka lat nie pozwalał mi na legalne oglądanie horrorów. Trzecia część Halloween o podtytule Sezon Czarownic to w założeniu kontynuacja historii mordercy w białej masce Michaela Myersa, ale tylko w założeniu. W rzeczywistości film nie ma kompletnie nic wspólnego z dwoma pierwszymi odsłonami i zamiast tego serwuje nam bezjajeczną kupę o nieetycznych praktykach producenta zabawek. Ostrzegam Was, seans jest niewiele ciekawszy niż mój opis. Pierwszy małochlubny polski wątek w tym zestawieniu. Reżyserem Duma jest bowiem Andrzej Bartkowiak, polski operator znany m.in. z Adwokata Diabła, pierwszego Speeda czy czwartej Zabójczej Broni. Wyobraźcie sobie, że kręcicie film na podstawie legendarnej gry i w obsadzie macie Karla Urbana i Dwayna Johnsona. Co może pójść nie tak? Oj, wiele rzeczy, ale jedno jest najgorsze. To kompletnie bezmyślna rozrywka, która wcale nie bawi, za to szalenie nudzi. Prehistoric beasts, monsters. Jednym z najniebezpieczniejszych zjawisk atmosferycznych, jakie zagrażają wielkim aglomeracjom miejskim, jest tornado prehistorycznych potworów i rekinów. A tak przynajmniej myślą twórcy filmu Monsternado. I tak, ten film jest tak zły, jak brzmi. Ktoś dokonał okrutnego gwałtu na kinie grozy i jeszcze każe nam płacić za oglądanie tego. Something's coming, and it's bringing all of hell with it. By oblać kupno nowego domu na odludziu, Odra zaprasza koleżanki na nocną popijawę. Wtem pojawia się morderca z głową kozła. Krwawy koszmar to jest dosyć ciekawa pozycja. Wyobraźcie sobie bowiem, że reżyser zatrudnił kilka króliczków Playboya i kazał im jak najczęściej paradować przed kamerą topless, wierząc, że to wystarczy zamiast fabuły. Tak wiem, nie muszę Was już dłużej namawiać na seans. Came from another world to destroy the earth. It was the giant spider invasion. Głównym problemem inwazji olbrzymich pająków nie są wcale olbrzymie pająki. No, nie tylko, bo faktycznie ich wykonanie woła o pomstę do nieba. Mam dwa główne zarzuty do tego filmu. Po pierwsze, jest on zabawny, ale w kompletnie niezaplanowany przez twórców sposób. A po drugie, rozkręca się tak wolno, że w sumie zapominasz, że w ogóle oglądałeś jakiś film. Call the National Guard back. Tell them we need some heavy equipment. Guns, tanks, anything. Monsters weighing between 50 and 100 pounds. That's as big as a full-grown wolf. Gdy na odosobnionej wyspie pojawiają się żonne ludzkiego mięsa ryjówki, to wiesz, że twórcy mieli dostęp do mocnego towaru. Jest to jeden z protoplastów horroru klaustrofobicznego i to tyle dobrego mogę o tym filmie powiedzieć. Więc tym większym szokiem jest, że po ponad 50 latach film doczekał się kontynuacji. Oglądacie na własną odpowiedzialność. Perfect for scientific experiments until they began to grow and grow into things. Doesn't this bother any of you? We're on the island where the party of the year is supposed to be happening, but it's completely deserted.
Grupka przyjaciół wybiera się na wyspę. Ma to być okazja do solidnej imprezy. Plany komplikują się, gdy na imprezie pojawiają się zombie. Co może być gorszego niż impreza z wygłodniałymi nieumarłymi? Zgadliście. Horror, który wyreżyserował Uwe Boll. Ten solidny antytalent kina za punkt honoru obrał sobie obrzydzenie nam gatunku grozy. I tym razem był niesamowicie blisko osiągnięcia celu. We send them back to hell. Piątka przyjaciół zostaje uwięziona w górskiej chatce. Śnieżna zamieć pozbawia ich prądu, ale to nie braku ciepła i światła powinni się bać najbardziej. Czy to możliwe, że powód, dla którego tracą zmysły, leży tuż u ich stóp? Pomysł na to, by to śnieg był antagonistą całego filmu, jest o tyle oryginalny, co absurdalny. Ale to słabe aktorstwo i ogólne luki w realizacji położyły ten film. The danger is real. Ujawni swoje imię! Grupa życiowych nieudaczników i kombinatorów, skuszona szybkim zarobkiem, zaczyna się bawić w egzorcyzmy. No i niestety natrafiają na prawdziwego demona. Drugi w pełni zasłużony polski akcent w zestawieniu to polski horror Gusła. By oddać poziom tej produkcji, odwołam się do waszej wyobraźni. A więc wyobraźcie sobie, że dajecie kamerę waszym kolegom i mówicie im coś w stylu: nie dasz rady nakręcić teraz horroru. No i nakręcili. My tam chlamy, my tam ćpamy, nakręcamy jakiś filmik, że niby robimy jakieś Gusła. To nie było random killing. This was a warning. Abominable, czyli przedziwna opowieść o Yeti, to doskonały przykład tego, jak w ogóle nie należy kręcić filmu. Mamy tu spore problemy narracyjne i montażowe ADHD. Dorzućmy do tego tragicznie złe aktorstwo i dialogi, przy których wypociny Wegi wydają się wręcz szekspirowskimi dramatami. Te cechy czynią z tego filmu gatunkową abominację dla sadomasochistów bez resztek godności do siebie i szacunku do swego czasu. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!